to pozwolić, by Święty Duch zamieszkał w tobie. I tylko wtedy nie będziesz sam. W każdym innym razie jesteś zupełnie sam. I na dodatek nie wiesz, ile czasu będziesz jeszcze żył. Nawet jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to nie wiesz, czy dożyjesz jutra. Życie jest tylko w Jezusie, tylko w Nim. Czy masz lat 5, 20, 60 czy 100, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz Zbawiciela. Jeżeli nie masz Jezusa, to jesteś zgubiony. Ewangelia jest prosta. Bóg stał się człowiekiem. Poszedł na krzyż. Umarł i zmartwychwstał, pokonując śmierć. I w tym Jego zmartwychwstaniu jest życie, które możesz wziąć za darmo. W Jego zmartwychwstaniu jest życie, które możesz wziąć za darmo. Więc nie zwlekaj, bo nie wiesz, ile masz jeszcze czasu na tej ziemi. Bóg się nie zmienił. Tak jak Jezus chodził po tej ziemi 2000 lat temu i uzdrawiał i uwalniał. Tak dzisiaj uzdrawia i uwalnia. Wtedy był tu fizycznie. Dziś jest tutaj w swoim duchu. Uzdrawia i uwalnia. Dzieją się w życiu tych, którzy zechcą mu zaufać, ukorzyć się i otworzyć swoje serce dla niego. Potężne rzeczy. Potężne rzeczy. Kto ma Syna, ma życie. Kto ma Jezusa, ma życie. Kto nie ma Jezusa, nie ma życia. Nie masz życia, jeżeli nie masz Jezusa. Nie okłamuj się, że jest dobrze. Nie jest w twoim życiu dobrze. Nawet jeżeli jesteś zadowolony, nawet jeżeli jesteś bogaty, jeżeli nie masz Jezusa, to jesteś skończonym biedakiem i nędzarzem. Bo prawda o tobie to jest ta prawda w środku. Nie to, jak się ubierasz, nie to, jak wyglądasz. To nie stanowi o tobie. Prawda o tobie jest w twoim wnętrzu. W twoim wnętrzu jest albo życie, albo śmierć. Kto ma Jezusa, ten ma życie. Kto ma Jezusa, ten ma życie. Niech ta prawda dźwięczy w twoich uszach. Kto ma Jezusa, ten ma życie. Kto nie ma Jezusa, nie ma życia. Nie czekaj, zawołaj do Niego. W Nim jest twoje zbawienie i jedyna nadzieja. Jedyna nadzieja. Nie ma alternatywy. Jezus wraca na tę ziemię jako potężny król, Pan Panów, sędzia, by sądzić. I to nie będzie już, to nie będą już przelewki. Wtedy będzie za późno, żeby się upamiętać. Upamiętać się możesz teraz. Teraz możesz się ukorzyć przed Bogiem, przyjąć zbawienie, które jest za darmo. Teraz jest czas łaski. Teraz jest czas zbawienia. Nie trać tego czasu. Czas jest bardzo cenny. Twoje życie jest bardzo cenne. Twoja wieczność jest bardzo cenna. Więc weź to, co Bóg ma dla ciebie. Weź to, co Bóg ma dla ciebie. Nazywamy się Kościół Nocy. I co niedzielę o godzinie 10 spotykamy się przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Tam uwielbiamy Boga. Tam modlimy się o chorych i zniewolonych. I widzimy potężne Boże działanie. Jeżeli masz potrzebę, jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy cię serdecznie. Każda niedziela, godzina 10, ulica Dzierżoniowska 11, to są Bielany.